Tam, tam, tam. Ding, 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 ding. I tam w ogóle fajne rzeczy. Ja jestem Nitek, to jest Tyranny, gramy na streamie hitbox.tv, też Nitek. Poprzedni odcinek był kreatorem postaci, więc jak chcecie pooglądać nic, ale posłuchać dobre czytanie z mojej strony. Prawie jak Piotr Franceski. Zapraszam was do przyszłego odcinka. Zobaczcie, jak się kreuje postać. Pół godziny nam zajęło. Bez kitu, pół godziny. Jedziemy. Tyranny. Dzień sędziów, 18, pora mieczy. Jest pauza, zaraz patrzymy, bo to jakiś terratusie. Idziemy. Aha, dobra. A to jest moja postać w ogóle, bo sobie myślałem, że to nie jestem ja, dobra. Kylie moja. Chwała hegemonowi. Kiedy usłyszałem lawinę, obawiałem się, że odcięła ci drogę. Wojowniczka wzgardzonych uderza rękawicą na piersi w tradycyjnym pozdrowieniu Legionu. Wiedzę i opisy reakcji. Dowódca nie chciał powiedzieć, z jakiego powodu miała pojawić się tu zarządczyni. A widzicie, to wszystko ma w ogóle... Jakbyście mieli mało czytania, to tu jest wystarczająco. Trzy semestry lektur. Ale jako, że mamy tu, nie mamy tu żadnych kuzi, domyślam się, że przemawiam do rozsądku głosom Nerata. Powstrzymuję się, odchrząkując z uśmiechem. Chciałem powiedzieć, by wziąć udział w mediacjach nad planem zmierzenia wiarłomców. Zmierzę wzrokiem w milczeniu. Patrzcie, wiedza 20, czyli dobrze żeśmy przypakowali, chociaż to jest bazowa statystyka. Słyszysz ten szum w powietrzu, widzisz ten blask wokół skał? Lawinę wywołała magia Kairosa, to hegemon zamknął nas w dolinie. O nie. Zyskujesz 33 doświadczenia w umiejętności wiedza. Twoje zmysły są bardziej wyostrzone niż moje, droga stanowicielko. Niewiele wiem o takich sprawach, ale skoro to magia Kairosa, a ty przybywasz tu w ważnej sprawie, cóż, nie trzeba być archontem tajemnic, by się domyślić, że jesteś tu, by obwieścić edykt. Cóż takiego Kairos przygotował dla swoich wrogów? 10 lat ropiejącej zarazy? Edykt wykręconych kości? Zmierz ją wzrokiem w milczeniu. Ale bez sensu, tutaj jest jakieś nielogicznie. Przybywam z dyktem Kratosa, nasi żołnierze wykonają zadanie lub zginą. Edykt jest wydany przeciwko nam. Garbi się, a jest szeroko otwartych widać, oczach widać strach. Przecież to szkarłatny chór uniemożliwia nam działanie. Dlaczego hegemon chce ukarać obie strony? Wybacz, nie korzystam z tej sprawy, trzeba będą dokonać wroga w portugalnie. Przebiegłość 20! Skoro twoją pierwszą reakcją jest zrzucanie winy na szkarłatny chór, nic dziwnego, że Kairos wydał edykt, by przywrócić ład. Ale takim sonowa biczem będę. Daughter of bitch będę. Gra wygląda na taką, którą można kupić preorderem. 14 punktów doświadczenia umiejętności przebiegłość. Tak, no cóż, pomiędzy naszymi armiami faktycznie panuje niezgoda. Masz rację, postępując w taki sposób nie dajemy hegemonowi innego wyboru. Bierze głęboki wdech i kiwa głową, prosząc powietrze. Masz rację, nie powinienem tak pochopnie nikogo obwiniać, zwłaszcza rozmawiając ze sługą sprawiedliwości. Przepraszam. Poczekajcie, przeczytam sobie tu rozmowę jeszcze. Dokonane wybory wpływają na rozwój fabuły i kształtują z czasem reputację twojej postaci. Mieszkańcy świata będą znać twoją reputację, dobrą lub złą i stosownie reagować. Czekajcie, lore 20, require element nudne. Cechy umiejętności przeszłość wpływają w twojej postaci, także decyzje podjęte w czasie podboju mogą spowodować pojawienie się dodatkowych opcji dialogowych. Opcje te nie muszą być lepsze od innych odpowiedzi, ale dają większy wybór. Sposób reakcji... Dobra. Pod portretem każdego rozmówcy pojawia się sztandar wskazujący przynależność do tej postaci do jednej z frakcji. Po najechaniu kursowym przynajmniej pojawi się informacja w stosunku tej frakcji do ciebie. Zobaczmy. Wzgardzeni. Przychylność 0. 41% do poziomu pierwszego. Wrogość też jest 0. Ok. Nazwy ważnych miejsc i postaci wyświetlane są tymi literami. Po najechaniu na nie kursorem pojawia się ważna informacja na temat świata. Gdybyście chcieli się dowiedzieć więcej. Ok. Cóż, przebyłaś daleką drogę, nie będę cię dłużej zatrzymywać. Archonci zapewne będą chcieli cię wysłać na... Milknie zaniepokojony i odwraca wzrok ku wschodowi. Wschodowi, przepraszam. Słyszałaś? Kolejni gońcy, trzeci raz w tym tygodniu. Wiarłomcy... usiłują wysłać posłańców z góry, by wezwać pomoc poza doliny. Ale teraz już nie... na ten... chodźmy, pokażmy jak wygląda... O Jezu, idziemy na walkę już? Oni już na walkę spychają, rozumicie? Ups. W Tyranny zastosowano system walki w czasie rzeczywistym z możliwością pauzowania. Ponieważ często konieczne będzie sterowanie więcej niż jedną postacią na raz, dobrze jest wstrzymać rozgrywkę, wydać rozkazy i wznowić walkę, by zobaczyć ich wykonanie. W menu opcji można znaleźć wiele możliwości wstrzymania gry. W arsenale mam nadzieję, że mierzysz czas. Naciśnij spację, żeby wstrzymać lub wznowić grę.
Postać zawsze może wykonywać podstawowe ataki bronią, którą używa lub pięściami w razie walki bez broni. Postacie dysponuje również specjalnymi zdolnościami i zaklęciami, których mogą używać w walce. Po wybraniu postaci na jej pasku zdolności dobra. Wszelkie zdolności i zaklęcia postaci są dostępne w wybranej kolejnej kategorii na dole aktywnego okienka. Tutaj, dobra. Aha, to jest kolejka, dobra, to jest kolejka, bo będzie koniec zestawu broni, szybkiego dostępu do przedmiotów. Okej. Aby skorzystać ze zdolności. O, znamy te trójkąciki. Czym się zmieniło od lat 90. Okej. Okay. Kurczę, będziemy już wskazywać. Tarkis Demons. Wszystkie postacie w grze przyjaznej wrogom mają do dyspozycji 5 podstawowych rodzajów obrony. Parowanie, unik, wytrzymałość, wolę i magię. Są one oparte na cechach postaci, używanych przedmiotach i innych efektach. Celność wynika z umiejętności posługiwania się używaną bronią. W czasie ataku celność porównywana jest z odpowiednimi rodzajami obrony w celu określenia prawdopodobieństwa trafienia. Każdy atak może mieć jeden z 4 skutków. Trafienie, trafienie krytyczne, gotowe. Chwała Hegemonowi, co my tutaj mamy? Zrobimy mu tam nawałnicę ciosów, chociaż widzę, że jestem golaskiem, bo nie mam żadnego tego. Dobra. Nie mamy broń. Młot i ten, i do kotletów. Nóż. Tam też mamy, czekajcie, pchnięcie jeszcze zrobimy mu. Co tu jest jeszcze? Strzał w serce? Aha, to są do tych, do dystansowców. W sumie mogliśmy się odsunąć od niego. Bang! Pierwsza śmierć! Zobaczymy, co tam miał. Mikstura ochrony i osełka. Weź wszystko. Lawina odcięła nam drogę, zdołasz się przecisnąć przez zimowisko? Czekajcie, głaz! Droga zagradza osuwisko skalne, możesz przecisnąć się szczelinę między kamieniami albo przepchnąć jeden z głazów. Przepchniemy, nie? Przeciśnij się szczeliną. 30 atletyka, dopiero na głaz stojący się na drodze zacznie się poruszyć. Dobrze, że mamy dużo atletyki, patrzcie. Damn! Zgnieciony! Brutalna siła też zadziała. Pewnie się zdziwiła nie mniej niż ja. Strzelamy. Trouble is afoot. I got it. O, jakieś magię mam w ogóle, podpaliłem gościa. Dobra. Rzucamy tutaj skillami, atakujemy. Dobra, odsuń się, dawaj go tam strzał w serce. Krwotok i zranienie weszło, znakomicie. Ale go tam oszołomienił. Dobra, bijemy go. Bang, znakomicie. Dobra, lutujemy. Co my tutaj mamy? Oszczep Żołnierzy Słońca, ale my nie mamy skilla na oszczepy. Nie przejmuj się mną, idź wzdłuż przełęczy. Drastus, żołnierz trzyma się za brzuch, krzemiąc się z bólu. Pomiędzy jego palcami widzisz kawałki wnętrzności. Jesteś ranny i to poważnie. To niby co, ledwo draśnięcie, wiele razy widziałem znacznie gorsze. Jeśli pozwolisz mi sobie pomóc, mówię, że nic mi nie jest. Grobowy Asze nas chroni, idź pomóc reszcie. A, chroni żołnierzy przed ranami zmęczeni. No dobra, lecimy. Grzyby bierzemy. Kto tu jest naszym przeciwnikiem, a kto tym sojusznikiem? Try and catch me, worm. Młoda szkarłatna furia przemyka po ślepce z wadliwej mięskiej, bo nie miałem nikających ostrzy. Pozdrawia cię skinieniem głowy, zauważając twoją obojętność. Przychylność tam zero. Zdeszona wielniczka i przyjaciela spogląda na twoją towarzyszkę. Ona jest szalona, napiła się wody z ołowiem albo coś, uciekajmy póki możemy.
Zwiastunko, wciąż żyjesz pomimo 3 lat wojny? Stań ponownie do walki u mojego boku, pokażemy tym gówniarzom, jak to się robi. Dobra, dołącz do walki. Okej, okay, lecimy. Nie wiem, czy to chciałem zrobić. O, już mamy dwie postaci. Znakomicie, lovely. O, Beatka was pozdrawia. Co ty masz ciekawego? O, ty masz też jakieś skilla dystansowego. Nadzianie. No bo to nadziejemy tutaj. Skupimy się na tym włóczniarzu. Tu mamy jakieś potki, szkarłatna trucizna, wściekłost. Nie wiem, co się stało w ogóle, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi, dziobak. Uuu, ale żeśmy go wzięli na 2 baty. Dobra, zapalimy go jeszcze. Ty go tam jeszcze lej go, czekaj, gorące żelazo. Krew zalewa kamień, zdolność zespołowa. Kylie i zwrotka. Ochłonięcie na potyczkę z koordyny przynosi się zwrotką, powalić wroga, a następnie uderzyć go, powodując krwotok. No to taki 70... A czekajcie, jakie ma statystyki? Nie widzę HP jego, ale ma krwawienie wrzucone. Poważne obrażenia ma na zdrowiu. To rzucimy się na tego kolesia, bo on jest świeży. No, dawaj go! A, czekajcie, bo ja tu chyba muszę... 4 sekundy. Bang! Widzicie, co się stało? O kurde! Ale mu maliny uciekły z kieszeni. Ty powaliliśmy kolesia. Dobra. Dwójeczka. Tutaj mamy jakieś gorące żelazo. Zużyjemy. Dobra. Ciebie tu cofniemy i użyjemy piąteczkę. Czekaj. To piąteczka jest. Piąteczka jest tutaj. Dobra, czar. Dobra. Udało mi się! Uff, widać, że nie spałaś podczas podboju. Wojowniczka patrzy na polegę i z uznaniem kiwa głową. But there are more important things to take care of than introductions. Those Vendrian guard we killed didn't come alone. Tak w ogóle mam, zabicie mnie dobra, dołącz do walki, jesteś gotowa, to ja też. Nie tak prędko, wyjaśnij mi, co tutaj robisz. Jesteś spóźniona, spotkanie z Zachodami, ale najpierw zajmie się tą drobną za... Dlaczego Gwardia Verdyńska postanowiła zaatakować? The Vendrian Guard are testing our strength in battle. Learning how we perform before they organize a real offensive. That or a Scarlet Fury, one of the elite killers of our ignoble gang. You'll see more than a few of us around. Most of the soldiers in the Scarlet Chorus are little more than farmer. The voices of Narat called his best fight. I like that. Before we go, you might search among the. Zapewne nie będę potrzebował butów. Rozumiem takie podejście bardzo praktyczne, pewnie. Lojalność dostałem, bo będziemy plądrować ciała. Pewnie, że lutujemy. Co my tutaj ma? Uuu, jakiś armor nam wpadł, zniszczona zbroja. To pewnie kiepsiejsze niż nasza. Ale co tam, tu jest jeszcze jeden. O, hełm jakiś będzie. Hełm Szkarłatnej Furii. Dobra. Zwój pomniejszy sygi chwytu. Czekajcie, towarzysze. Na dużej towarzysze, zwrotkę. Okej. A, można uruchomić mu inteligencję. Si, dobra. I'm on it. Nie wiem, czy mi się jakikolwiek quick save tu porobił, czy nie. Przecież mógłby. Czy tutaj jest jakieś opcje są, byśmy mogli zrobić menu gry i zapisz grę, bo... A, tu jest jakiś. Dobra. On it. O, o. Trochę problem. Widzę. Patrzeć przed siebie, nie za siebie. Odstąp to urwisko, albo to urwisko będzie twoim grobem. Podziwiam twoją uwagę, ale proszę ciebie skończyć z tymi głupstwami i odłożył broń. Nie ma szans! Jeśli się poddam, to niechybnie zginę. Przynajmniej zbierzemy ze sobą kilku kundi Kairos na wycieczkę ku pustce. Kiedy wydaje rozkaz ataku, od południa dobiega śpiew, który zwraca jego uwagę. Posiłki szkarłatnego chóru. Szybko! Drwiąca pożoga! Rozprawić się z wiarołomcami, niech żaden nie ucieknie! Okej. Okay. Cześć Karnholm, dobranoc. Utrzymać pozycję, wy, trzymajcie się ścieżki. Nie, nawet musimy uciekać.
Look at that. O, o. Czekaj. Najpierw dystans. Najpierw dystans. Bastiona zaoramy z dystansu. Tutaj żelazo, kręcę. Synchronizujemy atak oczywiście znowu. Dobra, na normalu gramy, pamiętajcie, że to nie jest jakieś cuda. Wbiłem mu kosę. Nadzienie zrobiliśmy mu. O Jezu, co to było? Zadawał nic ciosów. Zranienie, dobra, czekajcie. Nie mamy tutaj tych, to jest potek, mieszam ich leczenie, dobra. Zużyte. I got it. Lovely. Zaorany. Podobno chodzi na słabszych sprzętach, dobrze. Szybko coś się dzieje na klifie, pojmali dowódcę. Ale czekajcie, bo lód! Pany, zaraz dowódca nie zemrze tak szybko. Czekajcie, musimy lutować. Coś tu jest do lutowania, można obejrzeć wóz. Rozrzucone zbroje, broń, na każdym ostrzu widać rdze, a wszystkie elementy zbroi wymagają naprawy. Bida, pany, bida. Na tym wozie z wielką starannością ułożono broń i zbroję. Każda włócznia jest naostrzona i naoliwiona, gotowa do walki. O, jest beczka jakaś. Co dostaliśmy? Niebostój! Wiedza plus 10 przez 120 sekund, dobra. Można wykorzystać przy dialogach, gdyby nam brakło. O, moi drodzy, moment przerwy, sekundka. Wezmę go na do Krakowa. Dobrze, lecimy dalej. Will do. Same zwłoki zostały. Gdzie jest ten dowódca? O, buty jakieś mamy. Ciekawe, czy wizualizacja armora jest. Dobra, to jest nasza postać. Mam jakieś butki. Uuu, ceremonialne buty. A tutaj mamy jakoś oczyszczające zwycięstwo. Tylko Kylie może go użyć. Dobra, weźmiemy. Wizualizacja armora! 10 na 10. Lepszy niż Wasteland 2. Dobra, tutaj mamy pieczęć stanowicielki, dodatek, jakość solidna, to też możemy sobie dać. Dobra, już jakieś busty dostaliśmy. Pięknie. Czy jest klawisz dla leniwych? O, alt nacisnąłem się skradami, wiecie co? Nie wiem, zobaczmy. Zapytały mnie czaty, czy jest dla leniwych guzik. Poczekajcie, podświetlenie jakieś. Jest! Tabulator! Podświetla wam, co możecie użyć. Jest, jest. Patrzcie, skradamy się, bo nacisnąłem coś wcześniej. Ale tabulatorem sobie podświetlacie aktywne elementy na mapce. On the lookout. To czekajcie, czemu ja nie mogę się przestać skradać? Nie wiem, jak się odwołuje skradanie, czekajcie. To też się wymienię. Weź wszystko L, zablokuj na obiekcie. Dobra, tutaj macie takie kraty postaci, szyki, czekajcie. Anuluj działanie, obrót szyku, przełącz skradania, prawy alt. Lewy alt, prawy alt. I got it. Ja nie chcę się już skradać. A, dobra, już. Schowajcie broń, albo przekonamy się, jak długo będzie krzyczeć, zanim roztrzaska się na dnie tej rozpadliny. Tkwiący między zboczem a grupą wściekłych żołnierzy wiarłąca trzyma oficera wzgardzonych, przykładając nóż do jego gardła. Wypatroszyć go, nie przejmujcie się mną, grobowe asze nas ochroni. Oficer wzgardzony krzywi się, a spod jego krysu sączy się krew. Słyszałeś? Sam kazał ci użyć tego twojego nożyka. Na co jeszcze czekasz? Na błogosławieństwo? Nożyka? Szybkim ruchem noża odcina kosmyk potarganych włosów Drastusa. Jeżeli tak bardzo chcecie śmierci swojego towarzysza, podejdźcie krok bliżej. Wypuść go, a może tylko skończysz serię. Atletyka 30! Opuść broń, następnie rzuć się na niego i odbierz mu nóż. Zaatakuj. Nie, rzucamy się na niego. Dzięki, Warsany, dzięki. Zyskujesz przychylność szkarłatnych chór. Uuu,
Udało się! Wiarłąco wyszczerza się w uśmiechu, gdy opuszczasz broń. Tak właśnie, teraz pozostali. Rzucić broń! Gdy jego uwaga jest zwrócona na pozostałych, rzucasz się do przodu. Tyrell, uderzasz sztyletem, by zabić Drastusa, ale twoja dłoń zaciska się już na jego nadgarstku. Wykręcasz mu rękę, sztylet upada na ziemię, nie czyniąc nikomu krzywdy. Wojownicy wzgardzonych natychmiast atakują z obu stron. Tyrell nie zdąży nawet westnąć, im jego ciało zostaje porąbane na strzępy przez miecze i włócznie. Chwała Hegemonowi, w tym wiarłomcy płonął gniew samego kopca. Drastus przesuwa drżącą dłoń porośniętej skórzyszy. Dziękuję ci, stanowicielko, byłem pewien, że przyjdzie mi dziś dać gardło. Wygląda na to, że postanowili rzucić się hurmem na przełęcz w nadziei, że chociaż jeden się przedostanie. Przy ciałach znaleźliśmy strzępy pergaminu. Drastus wręcza ci zwitek pognieczonych pergaminów. Jesteś uczona w piśmie, więc powinnaś coś z tego zrozumieć. Nie mam to czasu, przez całe pokolenie grobowe aż nie uczy was czytać. Zbadaj pergaminy, oczywiście, że zbadamy pergaminy. Cześć, Wilczku, dobranoc, trzymaj się. Dziobak, a co się stało tam? Nie możesz napisać. Zbadaj pergamin. Pergaminy zawierają ten sam tekst, pisany różnym pismem. Wyjaśniają, dlaczego Gwardia Werdańska nie chce obalić archontów hegemona i wypędzić ich armię z teraz. Nie są zaadresowane do konkretnej osoby, natomiast wyzywają wszystkich, którzy pozostają lojalni wobec młodszych krain, do zgromadzenia się przy studni Venidena. Ulotki propagandowe próbują przyciągnąć do siebie więcej zdrajców. Wygląda na to, że nie umożliwiliśmy im wyścignięcie się z doliny. Sądzę, że cokolwiek planowali, ich zamierzenia legły w gruzach właśnie tutaj. Archonci cię oczekują. Kiedy będziesz gotowa, wyjdź przez bramę na południowym wschodzie i podążaj szlakiem w dół. Po kilku godzinach zobaczysz ogniska obozu. Nie sposób ich przegapić. Okej. Okay. Dał radę. Możemy splądrować zwłoki tego gościa. Więc to zróbmy. Coś mamy. Jakieś pierścienie. Bransoleta szybko palcego. Zboże. Zwój sigil. Dobra, i co tu jest? Jeszcze jakaś kosa. My mamy spiżowy topór na wyposażeniu i zaraz zobaczymy. Celność, jakieś tutaj obrażenia na sekundę, bo to jest DPS. Odzyskiwanie gotowości, zasięg większy, przebicie pancerza, ale lepszy, bo lepszy od tego z topora, tak mniej więcej. Odzyskiwanie gotowości ma lepsze od spożywania, to zamiast młota sobie weźmiemy. Będziemy mieć co prawda obrażenia kłute prawdopodobnie. Czekajcie, tutaj jest... gdzie jest ta broń? Gdzie byśmy to wzięli? Nie umiem w ekwipunek tutaj jeszcze. Schowek drużyny tutaj jest. O, tutaj jest, dobra. I co to chciałem zrobić? Aha, wdać jej tą kosę. Zamiast młota. Nie można użyć się w tym polu? Czemu? To się nie nadaje do broni dwuręcznej? To jakieś są... muszą mieć specjalną broń w takim razie? Jednoręczne, a to było... dwuręczne, dobra. Widzicie, zamiast łuku. Dobra, to nie chcemy dać. Nie pytam o pierścienie. Sam sobie, ale te, szybko palcego założyliśmy sobie. A nie ma tutaj żadnych bonusów, co prawda? Pośpiech tylko jest włączony. Mamy chyba tam plus jeden do zadawania ciosów, jak widzicie, co tu się pojawiło. Miażdżenie. Miażdżone obrażenia, a tu spiżowy młot. Dobra, premia za moc plus jeden, dobra. Można pogadać, damy nauczkę tym wiarłomcom. Lecimy. Tu można coś pogadać jeszcze. Tarkis Demos. Archon żąda, aby jeńc otrzymał szansę służby w chórze. Można z nim pogadać? Więzień twierdzi, że nazywa się Tarkis Demos. Wobec tego sprawa jest prosta. Należy go stracić. Jego ród odgrywa istotną rolę w Gwardii Werdańskiej. Jego śmierć zdemoralizuje pozostałych przy życiu członków klanu Tarkisów. Każdy zasługuje na szansę rozgrzeszenia w służbie Szkarłatnego Chóru. Doskonale wiesz, jak to się zawsze odbywa. Jeńc ma szansę zostać niewolnikiem lub żołnierzem. Dopiero gdy odmówi, rzucamy go psom na pożarcie. Pozwalam wam zabierać jeńców, ale wy nie jesteście w stanie ich kontrolować. Wysyłacie tych rekrutów na patrole, ale oni uciekają do swoich. Nie mogę pozwolić, by ten nonsens trwał dłużej. Cóż, nalegam, żeby wiarołomce zabrano do głosów Nerata, a to oznacza, że znaleźliśmy się w impasie. Na szczęście jest z nami stanowicielka, która może rozstrzygnąć tę sprawę. A zatem co orzekniesz? Jaki los powinien spotkać tego jeńca? Stracić tego wiarołomca, jedna szansa na poddanie wystarczy. O, dostałem achievka. Teraz to, w co mnie wolno ufać, to wszystko grabieżcy, złodzieje i kurwy. Nic więcej. Za pierwszym razem byliśmy stanowczo zbyt miłosierni. Związać go, niech on i jego towarzysze gniją na słońcu. Nie będę cię zatrzymywał, stanowicielko. Wiem, że masz ważne sprawy do załatwienia w dolinie. Na chwałę hegemona. No nic. Będzie sobie wisiał chyba. Tutaj można sobie podejrzeć. Dobrze, że w sumie zapytaliście o to. O, widzę, że...
Ze braku tekstu, ale spoko. Pamiętajcie, że to jeszcze dostaje pewnie update na premierę, więc wiecie. W sensie sądu potrzebujesz zaopatrzenia, jeśli tak dobrze trafiłaś. No to handel jest, zobaczmy co tam masz. A, to handel, to my nic nie mamy, ale dużo tutaj, jak widzicie, ekwipunku jest. Muszę sobie posegregować oczywiście. Jak to bywa w takich giereczkach. Dobra, lecimy. Trochę może zraszujemy. To jest jakaś horda, to można sobie pogadać. Nie ze wszystkimi pewnie są bogate dialogi. Chociaż... O, jest jakaś skrzyneczka jeszcze. Dobry guzik. Tabulator. Tabulatorem. Dobra, coś tutaj mamy. Jakąś opaskę na głowę. Może się przyda którejś. Na przykład dla ciebie zwrotka. Gdzie jest opaska na głowę? Tu jest opaska na głowę, a tutaj mamy hełm szkarłatnej furii. O! Dobrze wygląda, jak ten, jak ta z Diablo. Odzyskiwanie gotowości mi spadną staty, a tutaj mam jeszcze pęknięty hełm. I opaska na głowę. Opaska na głowę wypada gorzej i tu jest jeszcze zniszczona zbroja. Ale nie, bo ty masz fajną zbroję. A ciekawe czy... Dobra, wiemy wszystko. Wiemy wszystko. Wiemy wszystko. Idziemy, południowa brama. Skończ to. A, to ten koleś. Czekajcie, podejdziemy do niego. Ty! Tarkis Demos wisa na palu, mam mrocząc przez zasklepione krwią usta. Skończ to, błagam. Stanowisz lepsze ostrzeżenie dla pozostałych, jeśli jeszcze się ruszasz. Zabij go, dość rzuć. Dobra, nie chcę, tam wisi. Mapeczka. Obóz wzgardzonych. 3 godziny drogi. Okej. Okay. Podróż ruiny obrzeże zajmie 3 godziny. Idziemy. No to akurat będzie dobre miejsce, żeby wyciąć. Drogie YouTube, doszliśmy do nowej lokacji, ale to będzie na tyle dzisiaj, teraz. Bo nasz czas dobiega końca. W związku z tym widzimy się przy następnej okazji. Pamiętajcie, fajne linki są pod filmikiem. To było Tyranny. Nie wiem, w jakim tempie wrzucam te odcinki, ile ich jeszcze będzie, bo na pewno chyba raczej całości nie będzie, bo to będzie za długa gra. To bym chyba cały YouTube musiał spędzić, żeby to wam pokazać. Ja wolę was zajawić, żebyście sami spróbowali. Także tyle, ile będzie, a nie wiem, ile będzie. To zobaczycie, YouTube, ale wiecie, no. Bardziej wolałbym, żebyście zamiast oglądać w całą serię 150 odcinków tego u mnie, to sobie sami w to zagrali. Dzięki serdeczne za uwagę, jestem Nitek. Lajkujcie, subskrybujcie, nie subskrybujcie, dajcie on suby i on lajki. To tam chcecie. Nitek, Tyranny. Do zobaczenia przy następnej okazji. Hitbox.tv/Nitek. Tam było to nagranie realizowane, więc wpadnijcie czasem. A nie!